W ubiegłym roku zdobyłam srebrny medal Mistrzostw Europy w dwójce 500 i brązowy medal Mistrzostw Świata w dwójce 200. Plany myślę, że są na razie w mojej głowie i czekam na obóz rozpływaniowy, jak będę się czuła na wodzie i jak będzie szło, wtedy myślę, że będziemy mówić o planach. Jadę na obóz do Portugalii, potem następne i tak będzie w kółko do kwietnia. W kwietniu mamy eliminację i wtedy okaże się, na jakich zawodach, w jakich konkurencjach będę reprezentować Polskę. No, czas wolny jest, ale no jest on na przykład we wrześniu i tam trzeba sobie całe wakacje zaplanować. No ale starcza mi sił i na cały rok i wtedy wykorzystuję wakacje. No jest to dla mnie pewne zaskoczenie, nie spodziewałam się tego. Bardzo się cieszę, że zostałam nagrodzona właśnie w ten sposób. No cieszy mnie to.